Dla tych, którzy nie znają jeszcze Funimani, to powstaliśmy w 2014 roku z taką misją wspierania organizacji społecznych w zbieraniu funduszy, zbieraniu pieniędzy. I z tego powstał w 2014 roku serwis funimani.pl, czyli darowizny od zakupów online, a później to się tak potoczyło, że dołączyliśmy kolejne rzeczy, czyli darowizny na stronę www, wpłaty darowizny jednorazowe i cykliczne, mechanizm zbiórek online, narzędzia dla stron internetowych, o których mówiłem na poprzednim webinarze, darowizny za linki na stronach organizacji oraz właśnie to, o czym będziemy dzisiaj mówić, czyli FunnyWeb, czyli bezpłatne strony dla organizacji. Dzisiaj skupiamy się na FunnyWeb i FunnyWeb, takie najważniejsze rzeczy, najważniejsze informacje. Wyszliśmy z założenia, że to powinno być proste i umożliwiać stworzenie jak gdyby pierwszej wersji strony, mimo tego, że pewnie niedoskonałej, w krótkim czasie. Czyli stworzyliśmy taki kreator, który umożliwia po prostu w 15 minut uruchomienie takiej strony. Druga rzecz, zarządzanie treścią postawiliśmy na system WordPress. WordPress to jest system do zarządzania stronami, który w tej chwili, jeśli dobrze kojarzę, to około 30% stron w internecie bazuje właśnie na WordPressie, a co za tym idzie, on jest super popularny i łatwo znaleźć na przykład wolontariusza, który zna tego WordPressa albo który się jest w stanie szybko jego nauczyć, bo materiałów i po polsku i po angielsku do WordPressa jest bardzo dużo oraz jest prosty, no powiedzmy, że w miarę prosty, tak? To oczywiście zależy od tego, jakie macie doświadczenia z technologią, na ile często spędzacie czas przed komputerem, a na ile często jesteście jak gdyby w terenie. Kolejna rzecz. FunnyWeb z założenia wyszliśmy takiego również, że wersja taka podstawowa powinna być bezpłatna. I to co zauważyliśmy, że często osoby z organizacji nie zdają sobie sprawy, że uruchomienie strony to jest pół biedy. Ale później zaczynają się aktualizacje, trzeba dbać o serwer, o hosting, utrzymywać tę stronę gdzieś i zaczynają się kolejne koszty. Dlatego przyjęliśmy założenie, że ten system FunnyWeb będzie bezpłatny i będzie zawierał w sobie właśnie tą naszą obsługę, czyli to tak na dobrą sprawę, co dla nas jest taką, powiedzmy, że codzienną pracą, czyli hosting, utrzymanie serwerów oraz aktualizacji. Tym my się również zajmujemy. Oczywiście dla tych, którzy potrzebują więcej, to są dodatkowe takie funkcje tego systemu FunnyWeb. Jedną z nich, jeśli znacie, to jest Elementor Pro. To jest taki bardzo zaawansowany edytor stron, który umożliwia robienie naprawdę różnych cudów ze stronami internetowymi. Tak na dobrą sprawę, tak chyba jak było w zapowiedzi tego webinara, umożliwia stworzenie takiego super wyglądającego, dostępnego również w wersji mobilnej, landing page'a w bardzo krótkim czasie. Jeśli chcecie, to możecie spojrzeć na funnyweb.pl, tam jest zakładka, ile to kosztuje. Te wersje, że tak powiem, zaawansowane nie są jakieś specjalnie drogie. Dalej, co jest ważne, jeśli chodzi o FunnyWeb? Żeby korzystać z FunnyWeb, niezbędne jest konto organizacji na Funnymani. Czyli jeśli nie macie jeszcze konta organizacji na Funnymani, to zachęcam do założenia. Co jest również ważne, w FunnyWeb nie ma poczty e-mail. Dlatego, że raz, wiele organizacji najpierw ma adres e-mailowy, a dopiero później zajmuje się stroną internetową, czyli ten adres ma, publikuje go gdzieś na Facebooku, podaje go różnym osobom, czyli i tak korzysta z innego adresu. Dwa, utrzymywanie serwerów pocztowych jest kosztowne i po prostu nie chcemy tego robić. Możemy Wam na przykład pomóc w tym, żeby Wasza organizacja na przykład uzyskała Google dla non-profit, czyli możecie mieć takiego firmowego, fundacyjnego Gmaila, tak? Czy Wasze stowarzyszenie może korzystać z Gmaila jako takiej poczty we własnej domenie. Co do zasady, my poczty w ramach FunnyWeb nie ma. W ramach FunnyWeb możecie założyć wiele stron. Ja wam na samym końcu pokażę też, jak to zrobić. Żeby korzystać, to zachęcamy do tego, żeby używać przeglądarki Chrome albo Firefox, z tym, że Chrome w pierwszej kolejności, z uwagi na to, że jest bardzo popularny, to też wszelkie problemy, jakie się pojawiają, w pierwszej kolejności są rozwiązywane właśnie dla przeglądarki Chrome. No i to też jest ważna rzecz, żeby mieć odwagę w tym, jak będziecie już robić swoją własną stronę, nie bójcie się eksperymentować, większość tych rzeczy, które robicie, można cofnąć,
albo nie wiem, jeśli naprawdę coś strasznego się stanie, to wrzucić stronę do kosza i stworzyć ją gdzieś od nowa. Ja zachęcam do tego, żeby eksperymentować, żeby się bawić różnymi opcjami i sprawdzać, jak to wszystko działa. Jaki jest plan dzisiejszego spotkania? Logowanie do Funimani, przejście do kreatora, dostosowanie, przejście do kreatora i skorzystanie z tego kreatora, czyli jakby stworzenie tej strony pierwszej, dostosowanie jej, a dalej już takie rzeczy bardziej związane z konkretnymi treściami. Edycja strony głównej, dodanie podstron, załączników, zabawa z menu, aktualności na stronie, landing page, tworzenie takiej strony, jeśli potrzebujecie na przykład do jakiejś promocji, takiej strony, która ma tylko jedną akcję do wykonania przez użytkownika, oraz oczywiście sesja pytań i odpowiedzi. Ja będę starał się w miarę na bieżąco odpowiadać na pytania, ale też na koniec zarezerwowałem sobie czas na to, żeby przejrzeć pytania i ewentualnie na nie jeszcze odpowiedzieć. To teraz zaczynamy. Udostępniam mój ekran. Powinniście zobaczyć właśnie za chwilę stronę FunnyWeb. Tutaj, jeśli byście potrzebowali więcej informacji na temat funkcji wszystkich, które w tym są, możecie zobaczyć sobie realizację, czyli co już, jakie strony już na tym działają, ile to kosztuje, przejście do pomocy, no oraz kontakt, jeśli mielibyście jakieś dodatkowe pytania. Ok, dzisiaj dzięki uprzejmości właśnie Stowarzyszenia Kuźnia Pomysłów, od którego otrzymałem gotowe materiały, treści do strony, dostałem zdjęcia, mieliśmy też okazję z Sylwią oraz Justyną porozmawiać na temat tej strony. To jest w ogóle dosyć ciekawy moim zdaniem przypadek, bo organizacja istnieje od 2016 roku i dotychczas nie miała strony internetowej, bazowała tylko i wyłącznie głównie social mediach. Ja mam zatem przygotowane materiały. Teraz zobaczę, czy mogę wam je pokazać tutaj. O, tu mam taki folder gotowy z materiałami, zdjęcia, teksty różnego rodzaju i z tego będziemy korzystać, żeby zrobić stronę. To zaczynamy. Jestem w tej chwili w panelu organizacji na głównej zakładce Funimani, czyli darowizny od zakupów. Przechodzę sobie do zakładki FunnyWeb i tutaj tak na dobrą sprawę wszystko się zaczyna i to jest też miejsce, do którego możecie wracać w momencie, gdy będziecie mieć już zrobioną swoją stronę i będziecie chcieli się zalogować i przejść do jej aktualizacji. Pierwszym krokiem jest oczywiście akceptacja regulaminu. Ten regulamin dotyczy wszystkich stron, które będziecie tworzyć. A następnie klikamy przejść do kreatora. O, nie jesteś administratorem żadnej organizacji. Tak, to musiałem się zalogować w takim razie. Zmienić uprawnienia. To, czyli co jest ważne, ja dodałem siebie jako użytkownika. Ten komunikat mi się pojawił, dlatego że dodałem siebie jako użytkownika dodatkowego. To muszę być użytkownikiem głównym. Nie wiem, czy Justyna mnie słyszysz. Widzę, że tu ciebie jest kamera odblokowana, ale jest czarny obraz. Cześć. O, cześć, słychać? Cześć, cześć. Widać? Widać, tak, jak najbardziej. Także teraz robimy przerwę dla was i ta wspomniana wcześniej minuta, czyli 10 sekund plus 50, na to, żebyście powiedziały parę słów o waszym stowarzyszeniu. To może ja powiem. Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów jest stowarzyszeniem, które działa od 2016 roku. Skupiamy się głównie na rozwoju intelektualnym dzieci poprzez grę warcaby. Organizujemy różnego rodzaju eventy, turnieje sportowe, warcabowe. Wyjeżdżamy na turnieje również zagraniczne. Oprócz tego działamy jeszcze troszeczkę takie w kierunku kobiet. Organizujemy kongresy kobiet, również jakieś jarmarki na terenie gminy Darłowo. Ale tak jak wspomniałam na początku, głównie rozwój intelektualny dzieci, czyli gra warcaby. Mieliśmy kilka projektów, które realizowaliśmy. Były to głównie turnieje charytatywne, gdzie zbieraliśmy na przykład karmę dla bezdomnych zwierząt lub zbieraliśmy również słodycze dla domu dziecka bądź dla dzieci niepełnosprawnych. Również taki mieliśmy akcent podczas stulecia niepodległości Polski, też mieliśmy taki turniej warcabowy 100 warcabistów na stulecie na 100 polach, ponieważ gramy warcaby stupolowe. Ja w ogóle się dopiero od Sylwii dowiedziałem, że jest coś takiego jak warcaby stupolowe.
Więc przy okazji się, że tak powiem, wyedukowałem, ale też macie chyba sporo sukcesów, jeśli chodzi o właśnie tutaj Warcaby, to są sukcesy już międzynarodowe, tak? Tak, 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 dokładnie. Mamy grupę dzieci, które grają już tak zawodowo, są mistrzami Polski, zajmują bardzo wysokie lokaty na turniejach międzynarodowych, na Mistrzostwach Świata. Również Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów było współorganizatorem Mistrzostw Świata, które się odbyły w Dąbkach w gminie Darłowo, tutaj u nas w Polsce. A w tym roku jeszcze mamy... Polka będzie grała mecz o Mistrzostwo Świata Kobiet na przełomie kwietnia i maja w Warszawie. To nie jest akurat nasza zawodniczka, ale mocno też ją wspieramy. Natalia Sadowska. Trzymamy w takim razie kciuki za Natalię. To, co ja zdążyłem powiedzieć, to tak na dobrą sprawę przejść przez prezentację, więc ja wrócę teraz szybko do udostępniania. Prezentacja miała 8 stron, więc spokojnie, spokojnie. Ja staram się robić bardzo krótkie prezentacje i dużo opowiadać. Więc ja przejdę do od razu udostępnienia ekranu. Będziecie widzieć mój ekran. I tak na dobrą sprawę ze stroną jeszcze nie zacząłem. Jak możecie zostawić kamerę tak jak była, to byłoby super, bo teraz was nie widać ponownie. Dobrze, to ja nie przyniosę to. Na dwa polecieć. A, okej, okay, dobrze. Jestem w panelu organizacji, przeszedłem do zakładki FunnyWeb. Co jest ważne, to ten błąd, który mi się pojawił, to wynikał z tego, że byłem jako administrator dodatkowy. Macie możliwość w FunnyMoney dodanie czegoś takiego jak administrator albo użytkownicy z dostępem do historii i wpłat. Ja byłem jako dodatkowy, musiałem siebie zmienić na administratora głównego. Tylko on ma dostęp do tego, żeby taką stronę, żeby rozpocząć ją, żeby uruchomić kreator. Później można dać dostęp innym osobom do tego, żeby zarządzały stroną, czy żeby ją edytowały. OK, lecimy do FunnyWeb i klikamy przejść do kreatora FunnyWeb. OK, i mamy pierwszą stronę naszego kreatora. I tak na dobrą sprawę tutaj definiujemy najważniejsze rzeczy, czyli nazwa strony. Nazwa strony to jest najczęściej po prostu nazwa organizacji, nazwa kampanii czy projektu, który realizujecie. Ja wezmę sobie, otworzę tylko naszą, moją ściągę taką i od razu tutaj wpiszemy Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów. Ja tutaj użyję nazwy po prostu skróconej. Jeśli macie dłuższą nazwę, możecie ją na przykład zostawić na podstronę kontakt, a tutaj wpisać nazwę taką właśnie, którą się tak na dobrą sprawę na co dzień posługujecie. Adres. Tutaj już w międzyczasie padło pytanie, jaki adres tej strony. Na razie na początek w kreatorze robicie domena będzie funnymoney.org.pl. I teraz pytanie właśnie, Sylwia, Justyna, do was, czy to kuźnia, czy kuźnia pomysłów? Myślę, że chyba kuźnia pomysłów chyba byśmy dali. Mhm. Tutaj oczywiście w adresie, tak jak we wszystkich adresach strony, nie dajemy żadnych spacji ani polskich znaków. Mamy kuźnia pomysłów, idziemy dalej. OK, teraz potrzebujemy aktywować nasz dostęp. Ja sobie już tutaj przygotowałem podgląd maila, więc zaraz go sobie tylko odświeżymy. I teraz przejdziemy do ustawienia po prostu hasła dla administratora. Tomasz pyta, jak wejść w kreator w panelu organizacji zakładka FunnyWeb. Czyli musisz być zalogowany jako administrator organizacji na FunnyMoney. OK, aktywuj swoje konto. I dostałem linka, żeby aktywować moje konto. Już z adresem, jak tutaj widzicie do góry w pasku, kuźnia pomysłów funnymoney.org.pl. OK, damy sobie tutaj hasło. Jakieś proste. OK, hasło moje zostało zapisane. To mam nadzieję, że zostało zapisane, bo jeśli nie, to będę musiał je zmienić. Zostało zapisane. Nazwa użytkownika. Nazwa użytkownika to jest wasz e-mail, tak? Czyli ten, który był podany podczas rejestracji na pierwszym kroku kreatora. I de facto ten e-mail, na który przyszła wiadomość. Jej, sukces. OK, dobra, jesteśmy dalej. I teraz kolejny krok kreatora, czyli nazwa organizacji. Tutaj już można podać pełną nazwę. To jest pełna nazwa. Czy coś jeszcze macie w nazwie? Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów. Tak, to jest całość. Mhm. To jest całość. Tak. OK. Adres?
To jest rozumiem darmowo. Małpa.onet.pl, nie? Nie, adres to? Tutaj. To będzie. Dyktować Marku, ty tam z tych kartek będziesz miał. Wiesz co, to poczekaj sekundę, ja sobie otworzę w takim razie ten mój dokument zasadniczy i zaraz sobie będę wszystko kopiował, żeby mieć tutaj komplet. Tak Tomasz, jeśli nie macie jeszcze konta organizacji na FaniMani, to tak, koniecznie jest po prostu założenie konta organizacji do tego, żeby korzystać z FaniWeb i w panelu organizacji właśnie przejść do FaniWeb. Tutaj otworzę sobie już opis, to będzie mi potrzebne do strony głównej. Dobra, ten komputer mnie chyba nie lubi, bo nie mogę otworzyć tych wszystkich danych, więc jak możecie mi po prostu podać te adresowe, ulica. To będzie Jeżyczki przez rzecz z kropką 37 i kod pocztowy jest 76150 Darłowo. 150 Darłowo. Telefon na razie pominiemy, inne formy kontaktu pominiemy. Adres e-mail? Kuźnia. Pomysłów małpa.onet.pl. Tylko między Kuźnia a Pomysłów jest kropka. Kropka jest, okej. Okay. Onet.pl. Tak. Mhm. Dobra, to jest adres e-mail, który będzie widoczny na stronie. Kolejny krok, wasza obecność w internecie. I tutaj możecie podać po prostu linki do różnych profili, które posiadacie już na przykład. Ja wiem, że posiadacie Facebooka, więc zaznaczam ten Facebook. Wklejam sobie linka, który sobie wcześniej przygotowałem. I na razie zostaniemy przy tym Facebooku. Idziemy dalej. To później można spokojnie uruchomić. Uruchomić kreator jeszcze raz, to wam pokażę, jak jeszcze raz uruchomić kreator i te dane najwyżej zaktualizować. W jaki sposób chcecie zbierać darowizny online? Czy wpłaty na numer konta będziecie zbierać? Tak. Ktoś... Okej. Okay. Ja już sobie numer konta was przygotowałem, mam nadzieję, że to jest ten. Dalej możecie zaznaczyć wpłaty darowizn na stronie www. I tutaj możecie wpisać, jakich systemów używacie, czyli nie wiem, jeśli używacie akurat, nie wiem, FaniPay, tak? Też jakby, jak powiedziałbym, że ze stajni FaniMoney, czyli FaniPay, to możecie tutaj to wpisać. Darowizny od zakupów online. Wiem, że z tego korzystacie i mam link do waszego profilu, więc też go wkleję. I jeśli na przykład korzystacie z jakichś platform zbiórkowych, czy wy macie jakiś profil na, nie wiem, się pomaga, zrzutce, na pomagamy? Nic nie mamy. Okej. Okay. No to tutaj to wyłączamy, klikamy dalej. I teraz pytanie, jakiej działalności dotyczy wasza strona? Na tej podstawie dobierzemy wstępne zdjęcia oraz hasło na stronę główną. Ja powiem szczerze, w waszym przypadku się wahałem pomiędzy pomoc dzieciom a edukacją, ale pytanie, którą opcję mam wybrać? Edukacja bardziej. Edukacja, okej. Okay. Mhm. I kolor przewodni. W jaką kolorystykę idziemy? Wiem, że w naszym logotypie jest i taki żółto-pomarańczowy plus niebieski. I w tej zostańmy. Tak. Żółty nie będzie mocno rażący? Może być nawet słabo widoczny. Później najwyżej to zmienimy. Weźmy na razie ten niebieski. Mhm. I klikamy zapisz ustawienia. Widzimy tutaj, że nam coś tutaj się mieli. Anna pyta, czy można dwie opcje. Nie wiem niestety, czego to dotyczy. Już zdążyłem, że tak powiem, przejść dalej. To najwyżej napisz, później odpowiem. Okej, tutaj jesteśmy. Pierwszy krok, to oczywiście zachęcam do zapoznania się z takim filmem, który tłumaczy również to, co ja dzisiaj będę pokazywał. My już mamy to za sobą i klikamy przejść do strony. Jakiej działalności dotyczy strona? Nie można wybrać, trzeba się zdecydować na jedną, ponieważ na tej podstawie jest dobierane zdjęcie oraz wstępne hasło. Możecie to później oczywiście zmienić. Ok, jesteśmy teraz na takim etapie dostosowania strony i tutaj zaczynamy od punktu pierwszego, czyli tożsamość witryny. Dodajemy oczywiście logo organizacji. Klikamy wybierz logo, pojawia nam się takie miejsce, gdzie możemy po prostu sobie przeciągnąć i upuścić nasze materiały. Ja sobie robię od razu tak, wrzucam sobie tutaj logo, czekamy chwilkę, aż ono zostanie załadowane,
Raz, dostosowane. OK. I klikamy wybierz. Tutaj może Was prosić system o przycięcie tego logotypu do takiego formatu, który byłby, można powiedzieć, w pełni widoczny na stronie, ale my tego nie chcemy przycinać, no bo wiadomo, że tutaj utniemy, więc klikamy pomniej przycinanie. OK, pominęliśmy przycinanie, mamy zdefiniowane logo, widzimy, że to logo od razu nam się tutaj do góry pojawiło. Tutaj co mamy dalej? To jest tytuł strony, ten tytuł strony, który się pojawia na pasku adresu do góry oraz opis, to jest taki opis, który tak na dobrą sprawę dla strony nie jest nigdzie widoczny, on jest widoczny tylko i wyłącznie na przykład robotów typu Google, czyli tych, które odpowiadają za pozycjonowanie strony internetowej. Ja sobie tutaj już na przykład wstawię ten fragment. To jest sobie ten fragment. I tutaj ustawimy jeszcze jedną rzecz. Ten ekran tutaj biały się robi w momencie, gdy są zapisywane zmiany. Tak, żebyście nie byli zaskoczeni. Zrobimy jeszcze jedną rzecz. Wybierz ikonę witryny. Ikona witryny to jest to małe coś, co nam się pojawia tutaj do góry na pasku. Tutaj widzimy to W i tu właśnie to chcemy zastąpić. Tutaj zresztą mamy podgląd. Czy my chcemy ten obrazek? A, my musimy ten obrazek w jakiś sposób przyciąć. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj ten obrazek jest tak maleńki, że nie będzie widać zbyt wiele, więc może, żeby to ładniej trochę wyglądało, może uda nam się to zrobić po prostu takie mniejsze. Musielibyśmy mieć większy logotyp. Dobra, zrobimy tak, żeby było jak najbardziej widać to wasze słońce, które jest w logotypie. Ta grafika jest użyta właśnie tutaj na tym pasku i widzimy, że od razu nam się tutaj do góry zmieniła. OK. Mamy ten krok za sobą, cofamy się, przechodzimy do zakładki no dostępność, nawet nie potrafię tego wymówić po angielsku, niestety to jest po angielsku, jak tylko będzie dostępne tłumaczenie, to zmienimy. O co chodzi? Tutaj chodzi o ten pasek, który się pojawia, czyli to ta ikonka tutaj wózka. Ta ikonka, ona uruchamia takie dodatkowe funkcje dla osób na przykład słabowidzących albo niedowidzących albo osobami z wadami wzroku bądź innych osób, które na przykład wchodzą na waszą stronę i z jakiegoś powodu nie są w stanie na przykład przeczytać treści albo korzystają na przykład z narzędzia do czytania stron internetowych. Najpierw możemy sobie wybrać ikonkę. Ja tutaj zmienię ikonkę na taką ikonkę dostępności, która jest oficjalnie przyjętym znakiem dostępności stron internetowych. Ustawimy, żeby ona była po prawej stronie, troszeczkę dalej od logotypu. No i na wysokość tutaj na ten moment po prostu zostawimy. I dalej kolory. To jest ten kolor przewodni, który wybraliśmy. Jeśli chcemy, możemy go zmienić. Co to jest ten kolor przewodny? To jest de facto kolor linków. Jak widzicie, tutaj ta strona główna jest w kolorze niebieskim. Tutaj na dole też na niebiesko są te linki. Czyli jeśli chcielibyśmy to zmienić, to możemy sobie tutaj zrobić jakiś... O, no już zdążyłem zmienić, zrobimy trochę jaśniejszy niebieski. I ten kolor nam się zmienił i do góry, i na dole. Dalej, dostosowanie strony głównej. Dostosowanie strony głównej, czyli ta grafika, którą tutaj mamy, tu mamy właśnie domyślne hasło plus domyślne zdjęcie. Zdjęcie myślę, że do Was za bardzo nie pasuje, więc je zmienimy po prostu. Zmienimy sobie, zmień obrazek. No dobrze, przygotowałem sobie specjalne zdjęcie, które znalazłem. To jest takie zdjęcie Wasze, które kiedyś dostałem od Sylwii. Myślę, że zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać. Ładujemy, klikamy, zmienię obrazek. O, i to wygląda w ten sposób. Jeszcze nam zostało do zmiany oczywiście hasło i treści. Hasło moim zdaniem takie, które wyczytałem na Wasz temat. Kujemy, działamy, pomagamy i pełno pomysłów w głowie mamy.
Na razie zaczniemy od tego. Co tutaj jeszcze możecie dodać? Możemy na przykład się pobawić trochę i tutaj mały tekst w głównym bloku, pierwsza linijka, i dodać na przykład nazwę organizacji. I ono nam się pojawi tutaj, w takim razie mamy takie małe Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów. Kujemy działami, główne hasło jest poniżej. OK, stronę główną mamy dostosowaną. Na razie nie wchodzimy w edycję treści, o tym będzie za chwilę. A teraz chcemy się pobawić z tymi pozycjami w menu, które tutaj mamy do góry. Otwieramy sobie menu, wybieramy nasze menu główne. To jest to menu, które jest tutaj na górze. I mamy tutaj takie elementy. Możemy się pobawić na przykład z zmianą kolejności, czyli przesuniemy sobie wspieraj nas, żeby było przed aktualnościami i automatycznie to się zmienia. Możemy sobie dodać nowe elementy, klikamy dodaj elementy i tutaj mamy różne strony, ale my będziemy chcieli jeszcze dodać stronę o nas. Klikniemy sobie o nas i dodaj. Schowamy sobie to dodawanie elementów i widzimy, że mamy to o nas, które wylądowały na samym końcu. Przesuniemy je sobie jako druga pozycja. I na ten moment z tym menu mamy ustawione. Tutaj możemy sobie też kliknąć zmień kolejność. Jeśli tak będzie Wam łatwiej, możecie po prostu strzałeczkami w góra-dół zmieniać kolejność tych pozycji w menu. Cofamy się jeszcze raz. Dane organizacji to są de facto te rzeczy, które wpisywaliśmy na etapie kreatora i one już są na stronie wykorzystane. Jak zobaczycie sobie stopkę, to automatycznie mamy już kontakt, mamy adres mailowy, mamy link do Facebooka. To zostało na podstawie tych danych, które były podane w kreatorze, zostało już dodane. Dodatkowy kod JavaScript to nam nie jest potrzebne, to już taka funkcja bardziej zaawansowana. Jeśli mielibyście jakiegoś programistę, który chciałby coś tam pozmieniać i dodać, to jest taka możliwość. I teraz bardzo ważna rzecz, klikamy opublikuj. Bo jeśli tego nie klikniemy, to te nasze wszystkie zmiany, które zrobiliśmy, nie zostaną zapisane. Podejrzymy sobie teraz naszą stronę. Skopiuję sobie tutaj ten adres i otworzę sobie to po prostu w nowej zakładce. I tak wygląda już wstępnie przygotowana strona. Możecie sobie poklikać po każdej kolejnej stronie, każdej kolejnej zakładce. Tu na razie nie dodaliśmy treści, więc tutaj nic nie ma. Mamy zakładkę Wspieraj nas. Zakładka Wspieraj nas powstała też automatycznie na podstawie podanych danych. To już jest numer konta, który podawaliśmy w kreatorze oraz też informacja o zbiórce. O, to widzę, że jest jakiś chyba ząb. Wyłapałem błąd, bardzo dobrze. Naprawimy go po spotkaniu. No i dalej mamy też link do profilu na FunnyMoney. Możemy sobie kliknąć w aktualności. Zobaczymy, że tutaj jest nasza pierwsza aktualność właśnie przy pomocy kreatora. Uruchomiliśmy naszą stronę oraz podstrona kontakt. I na podstronie kontakt mamy te wszystkie dane kontaktowe, które wcześniej podaliśmy. Klikniemy sobie w stronę główną albo w logotyp i wracamy do strony głównej. To jest już dostępne publicznie, czyli jeśli podacie komuś adres tej strony, to odpowiadając, Ania, na twoje pytanie, to już jest dostępne publicznie. Więc tak na dobrą sprawę możecie sobie wejść u siebie w tym momencie na ten adres i zobaczyć, jak ta strona wygląda u was. Tomasz pyta, czy można dodać wideo promocyjne na stronie. W tej chwili na stronie głównej, tutaj w tle wideo promocyjne nie jest możliwe, ale samo dodawanie wideo tak. Będę to pokazywał dalej. OK,
To teraz przejdziemy dalej do edycji strony głównej. Tutaj do góry, w momencie, gdy jesteście zalogowani, to widzicie taki pasek. I ten pasek, tak na dobrą sprawę, pojawia się tylko i wyłącznie w momencie, gdy jesteście zalogowani jako administrator strony. Ten pasek ułatwia właśnie przechodzenie do różnych sekcji i zarządzania stroną. Jak klikniemy sobie dostosuj, to wrócimy do tego, co mieliśmy przed chwilą, czyli dostosowania strony. Możemy sobie też, z czego ja bardzo często korzystam, bo jest to najprostszy sposób na wejście w edycję strony. Jeśli jesteśmy na stronie głównej, to po prostu klikamy sobie edytuj stronę i przechodzimy już do edytora WordPress, w którym możemy zmienić treść, dodać zdjęcia, dodać również wideo, czy jakiegoś linka do YouTube'a. I zaraz Wam właśnie pokażę, jak to działa. W międzyczasie zobaczę sobie, jakie treści mam przygotowane. Opis do strony głównej, od razu sobie go skopiuję, żeby był gotowy do wstawienia. I ten opis, który tu widzicie, to jest coś, co jak gdyby powstało w wyniku wyboru właśnie rodzaju organizacji, czyli w momencie, gdy wybraliśmy edukacja jako typ organizacji, to mamy gotowy tekst, który po prostu został tutaj wstawiony. Chcemy ten tekst cały usunąć, więc możemy go sobie po prostu zaznaczyć. Albo możemy kliknąć tutaj w trzy kropeczki i kliknąć usuń blok. I mamy teraz nasz czysty edytor. Co jest tutaj najważniejsze funkcje tego edytora? Ikonka WordPress przeniesie nas do kokpitu, do zarządzania całą stroną. Tego na razie nie chcemy. Plusik daje nam właśnie możliwość wyboru, jakiego rodzaju elementy chcemy dodać. Czyli chcemy dodać akapit, czy zwykły tekst, czy chcemy dodać jakiś cytat, obrazek na przykład, czy może filmy. Tutaj możemy sobie wybrać, jaki typ elementu chcemy dodać. My na początek chcemy dodać po prostu zwykły akapit i po prostu wklejamy treść. I ta treść, którą miałem, została wklejona. W zasadzie na stronie głównej to hasło Kuźnia Pomysłów wkujemy, to już mamy, to ja to usunę. Ale żeby ten tekst był bardziej czytelny, to zrobimy tak, że dodamy tutaj odstępy i na przykład w tym miejscu dodamy sobie zdjęcie. Dodajemy, klikamy plusik, obrazek. I tutaj możecie kliknąć wyślij na serwer, co spowoduje otwarcie takiego okna z wyborem pliku z waszego dysku, albo biblioteka mediów. Biblioteka mediów to jest miejsce, w którym znajdują się wszystkie wcześniej dodane przez was elementy. I do tej biblioteki mediów możecie dodać dowolne poprzez przeciągnięcie, możecie dodać dowolne grafiki. Ja sobie wybiorę tutaj na przykład... O, na przykład coś takiego. I klikam wybierz. I mam już to zdjęcie wstawione. Tutaj treść jest długa, więc może jeszcze ją utniemy w takim miejscu. To jest fajne zdanie, które warto by zrobić nagłówkiem, więc zrobimy sobie Enter. Klikamy sobie, najeżdżamy na tą treść i tutaj klikając w tą ikonkę pierwszą, zmieniamy styl tego na nagłówek. Chcemy podkreślić jakieś jedno zdanie w treści i zrobimy to w formie nagłówka. Teraz to co zrobiliśmy, jeszcze nie jest widoczne. Możemy sobie zrobić podgląd. Klikamy sobie zobacz i podejrzyj w nowej zakładce. Tworzy nam się nowe okno. I widzimy tutaj już dodaną treść, dodane zdjęcie. Widzimy też, że treść, że dodaliśmy nagłówek, który jest tutaj, wyróżnia się wśród treści. I jeśli dla nas wszystko jest OK, to klikamy po prostu zaktualizuj.
Ten edytor ma bardzo duże możliwości. Ja nie będę ich wszystkich pokazywał, bo nie mamy 4 godzin na webinar, więc zachęcam do tego, żeby sobie poeksplorować, poklikać wszystko, co tutaj jest możliwe i po prostu pobawić się tym. Możecie sobie dodać taką stronę testową na przykład jakąś i na tej stronie testowej sprawdzić wszystkie możliwe funkcje. Dobrze, to teraz tak, teraz skorzystamy z tego przycisku WordPress i wejdziemy sobie do czegoś, co nie wygląda już tak bardzo intuicyjnie, czyli systemu zarządzania całą stroną. To jest tak, jak wygląda panel organizacji. Jak to, co my tu mamy po kolei? Konfigurator. Tak na dobrą sprawę, to jest powrót do tego konfiguratora, który był na samym początku. Mamy tutaj wpisy. Wpisy to tak na dobrą sprawę aktualności, czyli wszystko, co dodacie tutaj jako nowy wpis, znajdzie się na podstronie aktualności. Media, biblioteka, to jest właśnie kolekcja wszystkich grafik, które macie dodane do systemu. Strony, lista wszystkich stron. Tutaj też jest możliwość dodania nowych stron. I zaraz do tego przejdziemy. Elementor to jest ten edytor, do którego przejdę dalej. Szablony również dotyczą Elementora. I tak na dobrą sprawę z ważnych funkcji to również wygląd, gdzie możemy przejść do dostosowania, czyli do tego, co robiliśmy tutaj wcześniej, do tego ekranu dostosowania. Oraz w wyglądzie możemy przejść do zarządzania menu. Do tego menu na chwilę zajrzymy. I mamy tutaj właśnie nasze menu główne. Tym menu głównym możemy zarządzać właśnie albo tutaj, albo też poprzez tutaj wybranie menu, menu główne i edycję tutaj. Także to są dwa miejsca, w których możecie de facto zarządzać stroną, zarządzać menu. Możecie do menu dodać własny odnośnik, czyli jeśli na przykład chcielibyście mieć odnośnik do, nie wiem, jakiejś strony, na której macie jakąś zbiórkę specjalną, to możemy sobie tutaj wpisać adres. Adres pełny. Będzie to na przykład jakiś kompletnie testowy zbiórka.pl łamane przez Kuźnia i tekst zbiórka. Damy to dodaj do menu. I jako ostatnie nam pojawiło się zbiórka i to jest własny odnośnik, czyli to może być do dowolnej strony, tutaj cokolwiek tutaj wkleicie, do tej strony zostanie użytkownik przeniesiony. Jak klikam oczywiście zapisz, co jest bardzo ważne. I odświeżamy sobie stronę. O, widzicie, tutaj jest taka drobna rzecz. W pasku adresu widzę, że tutaj mam jakiś podgląd, preview ID. Warto czasami po prostu zobaczyć, co jest w tym pasku adresu, usunąć sobie zbędne rzeczy, wejść na stronę główną, dlatego że czasami może podgląd pokazywać nowszą wersję strony. I pojawiła nam się tutaj zbiórka. No ten adres taki tymczasowy, nie będę w niego klikał, bo nie wiadomo, gdzie trafimy. A teraz chcemy tą pozycję usunąć, więc wracamy do edytora, klikamy usuń i oczywiście zapisz. Jak jesteśmy już przy menu, to w menu jest jeszcze jedna opcja, mianowicie dodanie, tutaj jest taka pusta kolumna, do tej kolumny tutaj możecie dodać swoje własne linki. Jak to zrobić? Jak jesteśmy w tym menu, klikamy utwórz nowe menu. Nazwiemy je sobie stopka i zaznaczymy, że ono ma się wyświetlać w stopce i klikamy utwórz menu. I teraz możemy sobie wybrać na przykład kilka stron, aktualności, kontakt, ona wspiera je, klikamy dodaj do menu. Zmienimy kolejność, żeby wspieraj nas było pierwsze. Klikamy zapisz. Jeśli macie na przykład jakąś politykę prywatności, czy jakieś takie, nie wiem, sprawozdania, czy inne rzeczy, no to są rzeczy, które niekoniecznie
powinny być w menu głównym, chociaż za chwilę Wam pokażę też, jak to zrobić, a możecie je po prostu dodać w stopce. I widzimy, że tutaj zrobiło nam się menu z linkami, oczywiście od razu do podstron. W momencie, gdy jesteśmy w menu, to pokażę Wam tutaj jedną taką rzecz. Możemy stworzyć... A dobra, najpierw dodamy stronę, a później Wam to pokażę. OK, dalej, użytkownicy. W użytkownikach można dodać nową osobę, czyli dodać nową osobę. Klikniemy sobie dodaj nowego. Ja tutaj oczywiście dodam dla Was dostęp i wybieramy rolę tego użytkownika. Subskrybent to jest osoba, która de facto nic nie jest w stanie zrobić na stronie. Redaktor może dodawać, edytować treści, autor może dodawać, ale nie może ich publikować. Roli współpracownika przyznaję się, że nie pamiętam, a dla Was będzie administrator, bo chcecie mieć przecież pełny dostęp do strony. Nie ma takiego użytkownika. OK, to ja później Wam pokażę, w jaki sposób takiego użytkownika dodać, ponieważ wymaga to dodania użytkownika z poziomu administracji. OK, dalej w tych, do tych ustawień nie będziemy przechodzić. Wrócimy do tego, że chcemy dodać nową stronę, czyli mamy te nasze strony, ale do podstrony o nas chcemy dodać podstronę, na której będziemy zamieszczać wszystkie sprawozdania oraz statut, czyli takie, powiedzmy, dokumenty. To pytanie od razu do Was, Sylwia, Justyna, czy nazywamy to dokumenty, czy nazywamy to sprawozdania i statut? Może dokumenty ogólnie. OK, to nazwiemy to po prostu dokumenty. Dodajemy nową stronę i dodajemy jej tytuł. Dokumenty, tak będzie poprawnie. No i tutaj chcemy dodać kilka dokumentów, więc klikamy sobie plusik, wybieramy sobie, możemy tutaj sobie szukać bloku plik, nas interesuje dodanie plików i oczywiście ja sobie też kliknę biblioteka mediów, bo dla mnie wygodniej jest po prostu wykorzystanie z tej funkcji przeciągnij i upuść. I mamy tutaj na przykład statut. A jak przy okazji tu jesteśmy, to od razu przeciągniemy sprawozdania. Teraz chcemy dodać statut, więc klikamy to, co wybraliśmy wcześniej. Te elementy, które dodałem do biblioteki mediów, w tej chwili są nieaktywne, w sensie takim, że ja nie wybieram ich do wstawienia w tym momencie, ale one są w bibliotece mediów, za chwilę będę mógł z nich skorzystać. I klikamy wybierz. I automatycznie nam na podstawie nazwy stworzył tutaj link do pobrania. Znowu dodajemy kolejny plik. Biblioteka mediów, weźmiemy sobie pierwsze sprawozdanie, najnowsze, czyli 2019. I tutaj Wam pokażę taką rzecz, jak sobie jesteśmy na tym elemencie, możemy go sobie po prostu zduplikować, czyli robimy sobie jego kopię, a następnie po prostu wybieramy, że chcemy zastąpić dokument. I mamy, wybieramy sobie 2018, automatycznie zmieniła nam się nazwa. Jeszcze raz klikniemy sobie zduplikuj. Zastąp i wkleimy jeszcze 2017. OK, stronę tutaj już mamy, ale chcemy, żeby ta strona była taką stroną główną, tylko żeby ona była dostępna z poziomu podstron. Weźmiemy sobie dokument i tutaj w atrybutach strony mamy coś takiego jak strona nadrzędna. Możemy sobie wybrać, że stroną nadrzędną będzie na przykład o nas. I klikamy sobie opublikuj. Czy jesteśmy pewni, że chcemy opublikować? Na razie jesteśmy.
Najwyżej po webinarze będziemy szybko usuwać. Dobrze, mamy informację, że strona została opublikowana, więc sobie naszą stronę tutaj odświeżymy. Ale nigdzie się do tych dokumentów nie dostaniemy. Klikamy sobie o nas, nigdzie tego nie ma. To dlatego, że aby dostać się do danej strony, możecie albo wysłać komuś linka bezpośrednio do tej strony, albo trzeba tą pozycję po prostu dodać do menu. Możecie kliknąć tutaj kopiuj odnośnik. W momencie, gdy mamy skopiowany odnośnik, możemy po prostu kleić go do przeglądarki i dostać się do tej strony. Gdybyście na przykład robili jakąś taką, nie wiem, akcję, albo chcieli wysłać jakiś mailing do waszych darczyńców, gdzie chcecie ich skierować na stronę, która normalnie nie jest widoczna na waszej stronie, to możecie po prostu zrobić w ten sposób, czyli dodajecie nową stronę, ale nie dodajecie jej do menu, wtedy jeśli ktoś nie ma linka, to się po prostu do danej strony nie dostanie. Ok, ale my chcemy jednak do tego menu tą pozycję dodać. Zrobimy sobie teraz takie menu, gdzie po najechaniu pojawią nam się dodatkowe pozycje do wyboru. Tak jak widzimy, tutaj jest, te dokumenty są z kreseczką, to oznacza, że jest to podstrona do strony o nas. Przechodzimy sobie do wygląd i menu. Czy można zabezpieczyć pliki przed pobraniem? Nie rozumiem pytania. No jeśli zostaną dodane do strony, to de facto będą dostępne do pobrania. OK. Dodajemy teraz stronę dokumenty. Chcemy sobie stworzyć w ten sposób. O, no właśnie. Wybieramy menu przede wszystkim główne, bo na razie nie chcemy edytować stopki, tylko chcemy dodać pozycję do menu głównego. Pierwszy krok. Ja też czasem o tym zapominam, przepraszam. Albo się stresuję prowadząc webinar. Klikamy sobie dokumenty, dodaj do menu i to nam automatycznie ląduje na samym dole. Ale chcemy, żeby to była po prostu podstrona do nas, czy w menu pod nas. Przesuwamy sobie to do góry i tak jak tu widzicie, przesuwamy sobie troszeczkę to w prawo. To oznacza, że to jest pod menu. Klikniemy sobie zapisz menu i odświeżymy stronę. Pojawiła nam się taka strzałeczka przy tym o nas. Jak najedziemy, to widzimy dokumenty. Co jest ważne, że w momencie, gdy dodacie submenu, to nie będzie można poprzez kliknięcie dostać się do podstrony o nas. Dlatego ważne jest to, aby tak na dobrą sprawę zrobić kopię tego linka do podstrony o nas w menu. Czyli klikamy sobie jeszcze raz o nas, dodaj do menu i dodajemy to o nas jako pierwsza pozycja do submenu. Klikamy sobie zapisz i odświeżamy stronę. I teraz jak najedziemy, to mamy o nas albo dokumenty. Teraz mamy o nas, mieliśmy zaznaczone, bo byliśmy na stronie o nas właśnie. Możemy sobie wybrać, czy o nas, czy o dokumenty. Weźmy sobie to o nas, bo tam nas czeka trochę edycji. Na tej stronie o nas jest pusto. Możemy sobie tak samo wejść w edycję strony. I tutaj mam trochę informacji o nas, czyli o was. Ja sobie to na razie tak wkleję, tak jak jest. Tak jak zauważyliście, tutaj WordPress automatycznie rozpoznał, że to jest lista i stworzył nam po prostu taką historię działania. Możemy sobie ten fragment tekstu pogrubić i oczywiście zapisać. A teraz, żeby było trochę ciekawiej, to zanim ktoś przejdzie do historii działania, to wstawimy galerię ze zdjęciami. Tu mamy taki element jak galeria. I znowu biblioteka mediów. Tych zdjęć mamy mało, więc dodamy za chwilę kolejne zdjęcia.
Ja tutaj nie będę jakoś specjalnie tych zdjęć wybierał, wezmę jakieś cztery, powiedzmy, zdjęcia. Jedno mamy, to skorzystamy z tych, które już są. Tutaj musimy niestety poczekać, aż te zdjęcia się wszystkie załadują. Jednocześnie też system te zdjęcia przerabia, żeby na przykład jeśli są wyświetlane miniaturki zdjęć, to one są wyświetlane w mniejszym rozmiarze, dzięki czemu też szybciej się dana strona ładuje. Jak widzicie, tutaj mamy już pozaznaczone te, które chcemy. Możemy sobie kliknąć X tutaj i je wyłączyć, jeśli nie chcemy tego mieć w galerii. Chcemy mieć w galerii, jeszcze dołączymy to do galerii i to dołączymy do galerii. I klikamy stwórz nową galerię. Teraz jesteśmy na tworzeniu galerii. Możemy sobie przesunąć te zdjęcia, zmienić kolejność, w jakiej one będą pokazywane. I klikamy wstaw galerię. I tutaj pojawiła nam się galeria. Teraz po prawej stronie są tutaj takie ustawienia tej galerii. Możecie zmienić na przykład liczbę kolumn, że mają być 4 albo 2. Zostawimy te 3 kolumny, myślę, że będzie to bardzo dobrze wyglądać. Możemy zaznaczyć taką opcję przytnij obrazki. Moim zdaniem ona jest o tyle fajna, że to powoduje, że te zdjęcia wyglądają tak symetrycznie. I odnośnik do, czyli wybieramy, jeśli ktoś kliknie w dane zdjęcie, co się stanie, wybieramy plik multimedialny, czyli żeby pokazywał po prostu to zdjęcie. Oraz możemy wybrać, do jakiej wielkości zdjęcia będzie link. Klikamy zaktualizuj. Zaraz zobaczymy na podstronie o nas. Pojawiła nam się od razu galeria. Klikamy sobie w zdjęcie, możemy sobie te zdjęcia, ktoś może sobie te zdjęcia od razu zobaczyć. Czyli mamy już dodane zdjęcia, mamy jakąś treść. Można powiedzieć, że podstawy do strony są. Sprawozdania mamy dodane, patrzę na moją listę rzeczy do zrobienia. Kolejna rzecz, aktualności. Wrócimy tutaj do naszego kokpitu, wejdziemy sobie do wpisów, bo właśnie we wpisach są aktualności. Dodamy sobie nową aktualność. Ja tu już jestem przygotowany na aktualność. Wybrałem sobie jedną, która jest z października 2020. Edytor, który jest do aktualności, wygląda de facto tak samo jak ten, który jest do stron. Najpierw wkleimy sobie treść, bo ta treść nas najbardziej interesuje. Tytuł sobie nadamy za chwilę. O, do tytułu sobie wybierzemy 4. Regionalny Kongres Kobiet w Gminie Darłowo. OK. I tutaj mieliśmy również taką rzecz jak zdjęcie. Możemy sobie tutaj kliknąć dodaj obrazek. Biblioteka mediów, obrazek do aktualności też mam już przygotowany. Klikamy sobie wybierz. I już tą aktualność tutaj mamy gotową. I klikamy opublikuj. Tak, opublikuj trzeba jeszcze raz kliknąć. Dobra, odświeżamy sobie stronę aktualności i zobaczmy, co my tu mamy. O, i mamy stronę aktualności, mamy Regionalny Kongres Kobiet, możemy sobie kliknąć więcej, zobaczymy sobie oprócz tego również zdjęcie, cofniemy się. I tu w tych aktualnościach mi jedna rzecz nie pasuje, że to jest news z 16, czy tak na dobrą sprawę, mógł być dodany do strony przed 16, nie wiem, 10 października na przykład, czy 1 października, a on się nam pokazuje, że on został dodany 2 lutego. Ale to nie jest takie straszne. Zamknę sobie tutaj te okna, które już edytowałem, żeby mi się nie myliły. Wracam sobie do edycji tej aktualności, klikam sobie tutaj ten x-ik
i kliknę sobie w dokument, ustawienia dokumentu. I tutaj możemy wybrać, kiedy de facto został on opublikowany. I mówiąc wprost, możemy się cofnąć w czasie, czy zrobić powrót do przeszłości. Wybierzemy sobie październik, 2 października niech sobie będzie i klikniemy zapisz. OK. Odświeżamy. Co tutaj jest ważnego? Możecie ustawić publikację w przyszłość, czyli na przykład jak siadacie do aktualizacji strony raz w miesiącu, to możecie ustawić, że nie wiem, za 3 dni, za 5 dni, czy konkretnego dnia i określonej godzinie dana aktualność pojawi się na stronie. No i mamy stronę aktualności i moja wiadomość zniknęła. Ale zrobiłem to celowo, dlatego że nie wiem, czy zauważyliście, że wybrałem datę w przyszłości właśnie. 2 października 2021 jeszcze nie nastąpił, więc cofamy się do 2020. Jeszcze raz klikamy opublikuj. I jeszcze raz odświeżamy nasze aktualności. I widzimy teraz, mamy 2 lutego. Witaj świecie, to można później usunąć czy zmienić. I widzimy, że 2 października został opublikowany Regionalny Kongres Kobiet w Gminie Dałowo. Czyli mamy już za sobą dodawanie aktualności. I teraz przejdziemy do tej rzeczy, którą pewnie też niektórzy czekają. Na pewno Krystian na to czeka, czyli Elementor. Elementor, o co chodzi z tym Elementorem? Elementor to jest taki edytor, który zastępuje edytor treści, który jest standardowo w WordPressie i daje bardzo duże możliwości tworzenia takich stron, no ma po prostu więcej funkcji, w skrócie mówiąc. Klikamy dodaj nową i weźmiemy sobie na przykład, nazwiemy tą stronę. To pytanie do was, Sylwia, Justyna, czy macie, nie wiem, jakiś taki projekt, akcję, którą chcielibyście bardziej promować albo jakieś materiały, które chcielibyście na przykład promować? To pierwsze z brzegu, turniej warcabowy, wiosenne budzenie zająca. Okej, okay, czyli sobie nazwiemy to wiosenne budzenie zająca. Piszemy sobie na razie tylko i wyłącznie nazwę strony i klikamy edytuj w Elementorze. Co jest ważne, w momencie, gdy klikniecie edytuj w Elementorze, to ten edytor standardowy zostanie wyłączony i w przyszłości edycja tej strony będzie się odbywać tylko i wyłącznie w Elementorze. Możecie później przełączyć to z powrotem na ten edytor WordPress, ale to spowoduje, że po prostu, no, mówiąc kolokwialnie, strona się po prostu rozjedzie. I teraz tak, tutaj niby wszystko wygląda w miarę normalnie, ten układ jest tutaj troszeczkę inny, ale chcemy z tego zrobić taki, można powiedzieć, landing page, czyli na przykład na Facebooku, czy w jakimś innych miejscach będziecie dodawać linka do tej strony, gdzie ktoś będzie wchodził, będzie widział tylko i wyłącznie informacje o tym wiosennym budzeniu zająca i co najwyżej, nie wiem, będzie mógł sobie kliknąć zarejestruj się, czy jakieś inne działanie. W tym celu chcemy się pozbyć tego nagłówka, chcemy się pozbyć tego szarego tła i tego tytułu, chcemy po prostu stworzyć taką stronę z białą kartką papieru, od samego początku. Wchodzimy sobie tutaj w ustawienia i w tych ustawieniach wybieramy sobie układ strony Elementor prezentowy. Nie wiem, dlaczego się to nazywa prezentowy, nie pytajcie. I klikamy sobie, albo poczekamy na zmianę, Elementor prezentowy, tak jest, dobra. Klikniemy sobie opublikuj. Twoja strona już żyje, spójrz. O, jaka piękna strona, taka biała. OK. Tutaj widzę, powinienem widzieć dokładnie to samo, ale nie widzę, czyli tę białą stronę, więc sobie odświeżę po prostu tą stronę. Niestety zaawansowana technologia ma to do siebie, że czasami się, tak mówiąc kolokwialnie, zacina. O,
I teraz już widzimy po prostu białą stronę, na której nie ma nic i możemy tworzyć stronę od podstaw i dodawać tutaj różne ciekawe elementy. I co my tutaj mamy? Przede wszystkim ten plusik tutaj służy do tego, żeby wybrać na początek strukturę, czyli czy my chcemy mieć jedną kolumnę, czy chcemy mieć dwie kolumny na początek, czy chcemy mieć trzy kolumny, czy jakikolwiek dowolny tutaj inny układ. Ja sobie przyjmę, że na początek zrobimy dwie kolumny, po lewej stronie będzie treść, a po prawej stronie będzie zdjęcie. Ok, stworzył nam się taki obiekt, w którym tak na dobrą sprawę nie ma jeszcze żadnych elementów, dopiero zaczniemy te elementy tutaj wrzucać. Klikamy sobie tą ikonkę, te kwadraciki tutaj do góry, to jest wybór tych wszystkich elementów i tutaj możecie sobie te wszystkie swoje elementy przejrzeć, te elementy, które są dostępne. Przy niektórych z nich widzicie tutaj taką ikonkę, taką kudeczkę. One są dostępne w wersji Pro Editora, czyli w płatnej wersji FunnyWeb. Ale my zaczniemy od podstawowego elementu, czyli chcemy sobie wstawić nagłówek, więc chwytamy sobie ten nagłówek i chcemy go włożyć po prostu tutaj. Z tej strony będzie nagłówek i od razu wchodzimy w treść nagłówka i nazwiemy sobie to oczywiście wiosenny turniej zajączka. Budzenie, tak? Budzenie zajączka. Budzenie, przepraszam. OK. Tutaj mamy, możemy sobie wybrać wielkość tego nagłówka, czy on ma być wyrównany do środka, czy do prawej. My chcemy do środka ten nagłówek. Możemy rozmiar, na przykład XXL albo XL, taki duży. Wracamy z powrotem do wyboru elementów. Za chwilę tym nagłówkiem się jeszcze zajmiemy. Dodamy sobie na obraz. Wklejamy sobie ten obraz. Od razu też powiem, że ten edytor, który służy do przeciągnij i upuść, on jest fajny, ale czasami zawodny. W sensie takim, że czasami musicie kilka razy drugi raz spróbować, żeby dany element przesunąć w odpowiednie miejsce. Czasami pomaga też po prostu odświeżenie strony. Wybierz obrazek, wybierzemy sobie obrazek, na zająca się nie przygotowałem, więc weźmiemy taki pierwszy z brzegu obrazek. Możemy sobie wybrać, jaki rozmiar ma jego być. Tu jest rozmiar duży, możemy wybrać na przykład taki rozmiar troszeczkę mniejszy oraz wyrównanie tego obrazka. Tutaj nie będziemy, zostawimy te wartości jako domyślne. Co jest ważne, to możecie dodać również odnośnik, tak? Czyli może być to odnośnik do pliku multimedialnego, czyli po kliknięciu pojawi się powiększenie, albo własny adres, czyli przeniesienie na jakąś stronę. To sobie zostawimy. Mi tutaj nie pasuje, że ten tytuł nie jest na środku względem tego zdjęcia. Kliknę sobie tutaj w tą kolumnę. Zaznaczyłem sobie teraz, on mi podpowiada, żebym sprawdził prawy przycisk myszy. Sprawdzam prawy przycisk myszy i tu jest coś takiego jak nawigator. Nawigator to jest takie fajne narzędzie, które pomaga troszeczkę zrozumieć strukturę tej strony, którą tworzycie. To wszystko, co my tutaj mamy, to jest ta sekcja pierwsza, czyli to, co tutaj mamy do góry, to, co dodałem, to jest ta sekcja pierwsza. Kolumna pierwsza, czyli kolumna lewa z nagłówkiem, kolumna prawa ze zdjęciem. My chcemy zmienić, żeby ten tekst w kolumnie po lewej stronie był wyrównany do środka. Więc klikamy sobie tą kolumnę tutaj i wybieramy wyrównanie pionowe środek. Teraz już jest troszeczkę lepiej. Dobrze, to teraz tak, dodamy kolejną rzecz, kolejną sekcję, ale już na całą szerokość ekranu jakiś opis. Dodamy sobie po prostu edytor tekstu i w tym edytorze tekstu wkleimy jakiś opis. Ja tutaj skorzystam z opisu na razie takiego tymczasowego
I tu po lewej stronie nam się pojawił taki edytor, do którego sobie wkleję ten mój opis. I mogę sobie, nie wiem, tutaj jakieś elementy pogrubić, zrobić sobie tutaj z tego sobie zrobić jakiś taki nagłówek. Nagłówek 2 na przykład. Ale co ważne, mogę dostosować styl. Tutaj zobaczycie takie trzy zakładki, styl i zaawansowany. Klikniemy sobie w styl. I tutaj już można tak na dobrą sprawę zaszaleć ze wszystkim. Możemy sobie ustawić kolor tekstu, jaki chcemy. Możemy sobie wyrównanie środkowe zrobić. Możemy wejść sobie tutaj w typografię, gdzie sobie zmienimy na przykład rodzaj czcionki. Lista czcionek, jak się rozwija, to chwilę czasem trwa. Więc zmieniamy sobie czcionkę, możemy sobie zmienić czcionkę na jakąś inną. Jak już się po prostu ta lista otworzy. No, trzeba zaczekać, bo się cały czas ładuje. OK, wyłączyło mi się ładowanie. To chyba dobrze. Możemy sobie zmienić rozmiar czcionki. Chcemy dotrzeć z tym komunikatem, to sobie zmienimy ten rozmiar na bardzo duży. Możemy sobie zmienić grubość tej czcionki. No, damy na przykład ją taką cieńszą. No, to już chyba będzie za cienkie. OK. Przekształcenie. Możemy sobie zmienić, że wszystko będzie dużymi literami. Nie polecam tego, bo to się ciężko czyta. I tutaj różne rzeczy możemy dodawać. Jeszcze przekreślenie, podkreślenie na przykład całego tekstu. Różne opcje tutaj możecie zrobić. Wysokość linii, czyli odstęp pomiędzy liniami. Nawet odstęp pomiędzy literami można zwiększyć. Albo zmniejszyć. Możemy też skasować ten odstęp, po prostu go usunąć, żeby wrócić do standardowego odstępu. I dalej. Klikamy sobie zaawansowane i w tych zaawansowanych możemy sobie ustawiać również marginesy, odstępy, różne odległości, które dotyczą tego tutaj zaznaczonego elementu. Chcemy na przykład mieć margines i tutaj mamy takie trzy opcje. Ja polecam wybierać opcję z procentem przy robieniu takich rzeczy, dlatego że to wtedy dostosowuje do szerokości ekranu użytkownika. Chcemy mieć na przykład 5% marginesu z każdej strony. Możecie sobie kliknąć tutaj ten łańcuszek i zrobić, że ok, na górze chcemy mieć 1%, żeby ten odstęp był mniejszy, a w pozostałych niech będzie 5% odstępu. I teraz, co jest ważne, to jest wygląd strony w wersji na komputerze, tu możecie sobie kliknąć i kliknąć sobie mobilna. Automatycznie ten edytor wam się zmieni i będziecie widzieć, jak wygląda strona w wersji mobilnej. I teraz w wersji mobilnej, no czytanie takiego tekstu byłoby dosyć takie, po jednym wyrazie w zdaniu, byłoby dosyć karkołomne, więc zaznaczam sobie ten tekst i chcę sobie ustawić, że jednak na urządzeniu mobilnym ten tekst ma być troszeczkę mniejszy. Klikamy sobie. Tutaj w momencie, gdy przyłączycie się na mobilna, zobaczycie, że ta ikonka tutaj obok niektórych elementów pojawia się ikonka takiego właśnie urządzenia mobilnego, a nie tak jak wcześniej ikonka komputera. I możemy sobie zmienić, też widzimy tą ikonkę mobilnego, możemy sobie zmienić, że na urządzeniach mobilnych tutaj będzie na przykład 15 pikseli. Albo ciutkę więcej. 18. I w tym momencie można powiedzieć, że strona mobilna będzie miała troszeczkę inny styl niż strona desktopowa. Te rzeczy możecie sobie tutaj dostosowywać. Czasami jest tak, że na przykład macie na stronie, na komputerze nagłówek wyrównany do lewej stronie, do lewej strony, ale na wersji mobilnej on będzie lepiej wyglądał na środku. Możecie to ustawić tak, że właśnie na komputerze będzie wyrównany do lewej, a na urządzeniu mobilnym będzie wyrównany do środka. Biorąc pod uwagę fakt, że bardzo dużo z pewnością działacie w mediach społecznościowych, no to jeśli wrzucacie linka na Facebooka chociażby, no to pewnie większość użytkowników, która jest, po prostu trafia na waszą stronę na urządzeniu mobilnym, po prostu na telefonie. I ważne jest to, żeby mieć to na uwadze i na stronę również popatrzeć dla tych użytkowników, którzy korzystają z wersji mobilnej.
tutaj to już mamy, cofniemy się z powrotem do wersji komputerowej. Tam jest jeszcze wersja tablet. Ja tak na dobrą sprawę bardzo rzadko edytuję wersję tablet. Co jeszcze możemy tutaj zrobić? Tu jest taka funkcja, jak zaznaczymy sobie całą tą sekcję, możemy sobie kliknąć prawym przyciskiem i nawigator, żeby widzieć, jakie sekcje mamy w tej chwili. Widzimy, że mamy drugą sekcję. Zaznaczamy sobie tą sekcję i w tej sekcji możemy sobie ustawić, jaka będzie szerokość. Czy będzie to pełna szerokość strony, czy to będzie jakaś stała szerokość. Tutaj jest po prostu wybrana stała szerokość. Na razie tego nie będziemy zmieniać. Co możemy tutaj jeszcze zrobić? Możemy sobie na przykład wybrać tło. Można również stworzyć taki element, o który zdaje się, że Tomasz pytał. Możemy w tle dać na przykład film. Ja na razie jako tło robię coś paskudnego, wybiorę sobie jakiś obraz jako tło. Obraz nie jest paskudny, tylko ja robię coś paskudnego, bo to wiem, że to będzie nieczytelne. Przepraszam. No i widzimy, że to jest kompletnie nieczytelne, ale mamy zdjęcie w tle. Chcemy coś z tym faktem zrobić. No to może na początek zobaczmy, klikniemy w edytor tekstu, spróbujemy zmienić tekst na biały. Może to pomoże. Kolor tekstu sobie tutaj przejedziemy na biały. Powiedziałbym, że jest lepiej, ale jeszcze trochę mi tutaj brakuje. Wrócę sobie z powrotem do tej sekcji. Zaznaczę sobie tą sekcję. I tu mamy taką opcję jak nakładka tła. Nakładka tła to jest warstwa, która jest na tym tle, ale też jak gdyby pomiędzy kolejnymi elementami. I nakładkę tła chcemy zrobić sobie po prostu w jakimś wybranym kolorze. Weźmiemy sobie kolor. Możemy sobie wybrać z kolorów tutaj takich domyślnych. Albo wybierzemy sobie po prostu czarny. Czarny, czarny. No już jest lepiej, chociaż w tle nie za wiele widać. Czytelność tekstu jest ok. Zrobimy sobie, zmniejszymy sobie przeźroczystość. O, powiedzmy to 0,34 będzie ok. Czyli coś tam widać w tle, plus dodatkowo tekst jest, powiedzmy, że w miarę czytelny. Możecie się tutaj bawić różnymi tymi opcjami, które tutaj są, bo tutaj są takie opcje jak na przykład umiejscowienie tego obrazu, czyli jaka ma być pozycja, czy ma być na przykład środek, lewa strona, czyli to w zależności od tego, jaką macie dodaną grafikę i co chcecie, żeby było widoczne. Tutaj na przykład wybierzemy środek, środek, tak? No środek, środek jest chyba o tyle fajny, że tutaj będzie te dzieciaki po prostu widać. No możecie się tutaj pobawić na przykład dół środek, czy góra środek, w zależności od tego właśnie, jak dane wasze zdjęcie wygląda. Możecie oczywiście pobawić się tutaj z takimi efektami jak scrolling. To są takie efekty, które nie będę teraz przedstawiał, bo ich tutaj jest bardzo dużo. To są takie, no czasami na stronach możecie zobaczyć, że nie wiem, przewijacie stronę, to obraz w tle jest, zostaje taki sam, albo przewijacie stronę, to na przykład ten obraz przesuwa się w jakiś inny sposób. Tutaj są takie opcje, którymi możecie się naprawdę pobawić i po prostu stworzyć coś, czego nie powstydziłaby się największa korporacja na świecie. Tak może powiem. OK, i klikamy aktualizuj. Zobaczmy, co nam tutaj wyszło z tej naszej strony. Wiosenne budzenie zająca było czyste. Odświeżymy sobie tą stronę. I mamy nasze wiosenne budzenie zająca. No ta strona, ona oczywiście nie jest w tej chwili jakaś taka szałowa, ale to wszystko możemy sobie dostosować. Ja bym zrobił na przykład taki, pokażę tutaj taką jeszcze jedną rzecz i za chwilę będziemy zbliżać się ku końcowi, więc, że tak powiem, zastanawiajcie się już nad pytaniami różnego rodzaju. A to, co ja chcę zrobić, to ja zrobię tak. Nadam tutaj jakieś takie lekkie, lekko szare tło, żeby trochę się z tą ścianą, która jest na zdjęciu, o, tu sobie klikniemy, żeby trochę się tak zlewało z tą ścianą, która jest na zdjęciu. Może się nie będzie jakoś tam super zlewać, ale powiedzmy, że będzie trochę lepiej to
wyglądało. I chcę sobie tutaj przede wszystkim zmniejszyć. Nie chcę mieć tych odstępów tutaj dookoła. Standardowo właśnie w Mentorze występują takie, takie odstępy. Klikniemy sobie w ten wygląd. I możemy odstępy między kolumnami zrobimy bez odstępów. I już tych odstępów dookoła tutaj nie mamy. No i przede wszystkim ten tytuł zrobimy jakiś w takim fajnym kolorze. Nie wiem, czy nasz kolor wiosenny tutaj, może gdzieś w takich zieleniach. O, to już wiem. Tytuł zrobimy biały, a tło może zielone. A co? Poszalejemy. A tło zrobimy takie zielone. Może takie, żeby dobrze kontrastowało z całą resztą. Okej, okay, mamy budzenie zająca. Wiosenne budzenie zająca. I w momencie, gdy odświeżymy sobie tą stronę. A kliknąłem zaktualizuj? Kliknąłem. Sam się czasem łapię, że nie pamiętam. Okej, okay, mi się tu nie podoba jeszcze, że tu jest taka zieleń. To zróbmy tak, że to zdjęcie, które jest po prawej stronie, mimo tego, że tutaj tego nie widzę, tak? Tutaj nie widzę tego, bo mam ekran po prostu za mały, ale jak ten edytor znika, no to strona jest szersza. To zrobimy tak, że to zdjęcie chcemy, żeby było wyrównane do prawej strony. I klikniemy aktualizuj. Co jest ważne, że czasami nie wystarczy tylko i wyłącznie wyrównanie zdjęcia. Dokładnie tak. Czasami potrzebujemy też w danej kolumnie ustawić, tak jak ustawiliśmy, że w danej kolumnie ten nagłówek jest na środku tej kolumny, tak potrzebujemy przy tej drugiej kolumnie ustawić, że wyrównanie w poziomie będzie na końcu. Nie widzę tutaj tej zmiany, tak jak powiedziałem, ze względu na szerokość tego ekranu. Możemy sobie to odświeżyć. I nadal widzę, nie działa. Ok, dobra, 50%. Być może to właśnie wynika z tego, że trzeba wpić wartość, szerokość kolumny procentową. Pionowe wyrównanie będziemy mieć środek, wyrównanie w pionie, przestrzeń pomiędzy. Być może będę miał zadanie do sprawdzenia, jak to zrobić, ale to już po webinarze. Tak. Nie chcę mnie to słuchać. Podpis, odnośnik. Tutaj żadnej więcej ustawień nie widzę. Ok. No będę musiał w takim razie posprawdzić, dlaczego nie chce mi to tutaj działać. O, już wiem. Jedna rzecz. Zaznaczam sobie całą sekcję. Właśnie, to jest niestety, ten edytor daje bardzo duże możliwości, ale niektóre rzeczy, które w tym edytorze czasami chcecie zrobić, wymagają troszeczkę wiedzy na temat konstruowania stron internetowych. Ja mam tutaj wybraną szerokość treści, stałą szerokość. Zmieniamy to na pełną szerokość. Pełną szerokość i jeszcze dodajemy rozciągnij sekcję, co oznacza, że treść na stronie nie będzie jak gdyby zamknięta w kolumnie na środku, tylko będziemy wypełniać całą szerokość strony. Jak to nie zadziała, to będziemy szukać dalej. Zadziałało. Mamy pełną szerokość strony. Zresztą teraz, jak sobie zobaczycie, ja sobie zwężę ten ekran, no to widzimy, że to nam się tutaj ładnie dostosowuje do szerokości. Jeśli bym to przestawił na jakiś ogromny ekran, gdzie jest bardzo dużo pikseli, to wszystko też byłoby bardzo, bardzo duże. I w ten sposób przy pomocy Elementora możecie stworzyć takie strony właśnie. Przede wszystkim najważniejszej rzeczy tutaj brakuje i ja to zrobię tak, że tutaj między tymi dwoma kolumnami dodam to, co na takiej stronie generalnie powinno się znajdować, czyli przycisk akcji.
Takie strony się tworzy po to, żeby ktoś wszedł, zapoznał się z informacjami i żeby miał tylko i wyłącznie jedną akcję do zrobienia. Zakładam, że na ten turniej trzeba się po prostu zarejestrować, więc tutaj sobie wezmę przycisk i włożę sobie tu na środek przycisk. Zostawię białe tło, żeby to się wyróżniało. Przycisk chcemy mieć na środku. Tytuł na przycisku ma być zarejestruj się. Tutaj możemy wstawić link do strony, na przykład rejestracji albo jakiegoś formularza Google. Przycisk ma być bardzo duży, ma się rzucać w oczy. Ikony nie będziemy dodawać, ale chcemy, żeby tutaj troszkę więcej będzie. Zobaczmy, co możemy w stylu tego przycisku zmienić. Tak jak w prezentacji mówiłem, odwaga, eksperymentujcie. Tu można dodać box z cieniem. To nam się pojawił od razu taki cień dookoła. Możemy sobie ten cień tutaj, tym cieniem sobie zarządzać, jak on ma wyglądać. Ten kolor tła jest troszeczkę inny niż ten do góry, więc sobie go dostosujemy, żeby jak już to robić, żeby to było w takim samym kolorze. Po prostu kopiuję sobie numer tego koloru z góry. Tak. Kopiuję sobie to, co mam tutaj. Klikam sobie z powrotem w edycję tego przycisku i wybiorę sobie, że ten przycisk ma również mieć taki sam kolor. Edycja przycisku. Tu do góry mam nazwę edytuj przycisk, to mnie jakby upewnia mnie, że edytuję ten sam element. No i oczywiście tutaj troszeczkę odstępu by się przydało, więc zaznaczam sobie całą tą sekcję i chcę mieć troszeczkę białego przed, troszeczkę białego za. Możemy sobie ustalić na przykład wysokość tej sekcji. Możemy ustalić minimalną wysokość. I tutaj w pikselach możemy sobie wybrać, zobaczmy, 100 pikseli. Troszeczkę jeszcze mało. Zobaczmy 200 pikseli. No już lepiej. Kliknę sobie aktualizuj. Teraz każdy, kto wejdzie na tą stronę, od razu zobaczy, nawet bez konieczności też, co jest istotne, scrollowania się na dół strony, zobaczy, jaka jest akcja do wykonania na tej stronie. Dopiero później widzi fragment jakiegoś tekstu, więc może się zeskrolować i po prostu sobie treść tej strony przeczytać. Jeszcze tak na zakończenie. Zobaczmy sobie, jak wygląda to na wersji mobilnej. No, na wersji mobilnej ten nagłówek tutaj do góry mi się nie podoba. Tkniemy sobie w tą kolumnę i weźmiemy sobie, dodamy po prostu marginesy dodatkowe. Tak jak mówiłem wcześniej, zalecam te marginesy stosowanie w procentach i my chcemy ten margines na przykład ustawić, nie wiem, zobaczmy 3%. O, będzie lepiej, ale może ten margines do góry niech będzie trochę większy. 6% i ten na dole 7% i ten na dole też zrobimy 7%. I klikniemy aktualizuj. I tak wygląda już nasza strona w wersji mobilnej. W tej wersji, tak na dobrą sprawę, w wersji komputerowej nam się tutaj nic nie zmieniło. Janina napisała: Czarna Białostocka pozdrawia, czy można liczyć na pomoc przy tworzeniu strony stowarzyszenia? Tak, oczywiście, ale mam prośbę, żebyście zaczęli od tego, żeby zrobicie to, co możecie sami, a najwyżej później napiszcie do nas na info@fanimani.pl z zapytaniem o zrobienie jakichś dodatkowych rzeczy, czy jak zrobić takie rzeczy. My wtedy najczęściej robimy tak, że po prostu nagrywamy filmik, jak pewne rzeczy zrobić, wrzucamy to na pomoc@fanimani.pl. Tam w sekcji dla organizacji jest również FunnyWeb i tam są różnego rodzaju filmiki i pomoce. Przejdźmy do pytań. Na początek Sylwia i Justyna. Przerażone? Nie, myślę, że damy radę. Będziemy się wspierały. Jeśli będziecie potrzebować pomocy, to wiecie, gdzie mnie szukać. Ale tak jak powiedziałem, zachęcam do eksperymentowania, do sprawdzania właśnie, jak to wszystko działa, do tworzenia sobie różnych stron, po prostu do zabawy.
Tu wam podpowiem jeszcze taką jedną rzecz, być może większość z was to zna, ale jeśli jesteście na danej stronie i chcecie zobaczyć, jak ona wygląda w wersji mobilnej, wejdźmy sobie na przykład na te aktualności, to w przeglądarce Chrome, gdy klikniecie prawy przycisk, macie coś takiego jak zbadaj. Tu zacznie się dziać magia, pojawi się okienko, w którym będziecie widzieć tam ten kod HTML i różne inne rzeczy. To okienko możecie sobie zmniejszyć. I tu jest taki magiczny przycisk, który pozwala zobaczyć, jak wygląda strona w wersji mobilnej. Nawet możecie sobie tutaj wybrać konkretne urządzenie. Weźmy sobie, nie wiem, iPhone X na przykład. I strona na iPhone X wygląda w ten sposób. Widzimy od razu, i bardzo dobrze, że zajrzeliśmy, że na wersji mobilnej prawdopodobnie trzeba przesunąć, od razu tutaj mówię, że prawdopodobnie trzeba przesunąć tą ikonkę dostępności, bo zasłania nam menu. Mówię prawdopodobnie dlatego, że jestem zalogowany i widzę ten dodatkowy pasek, więc sobie skopiuję adres tej strony, otworzę sobie okno incognito i zrobię jak gdyby tą samą rzecz, ale w oknie incognito, czyli tam, gdzie nie jestem zalogowany jako administrator strony. Klikam sobie zbadaj. Widać, że tego paska tutaj do góry nie mam. OK. I teraz właśnie widać, że no, trochę niżej można ten element zrobić, to od razu to ustawmy. To było w dostosowaniu strony. Dostępność, tu mamy taką funkcję. Top na urządzeniu mobilnym, damy 100 pikseli na urządzeniu mobilnym, klikniemy opublikuj. Krystian pyta, czy warto tego Elementora Pro. Jest tam trochę rzeczy, które czasami się przydają, ale faktycznie w tej wersji bezpłatnej Elementora i tak jest bardzo dużo. Zobaczmy, co nam się tutaj zapisało. No i nam się tutaj ikonka przesunęła, nie będzie nam już przeszkadzać w kliknięciu w menu. Możecie sobie podejrzeć stronę na jakimś innych urządzeniach, nie wiem, Galaxy S5, to chyba Samsung. Możecie sobie każdą stronę zobaczyć po prostu, jak ona wygląda w wersji mobilnej. Właśnie w ten sposób, prawym przyciskiem i zbadaj. OK. Zachęcam do eksploracji tego właśnie. Tutaj to jest to, ile to kosztuje, bo jeśli chcielibyście jednak skorzystać z Elementora Pro między innymi, to jest to w wersji płatnej. Elementor Pro jest dostępny w takich dwóch pakietach, które również mamy. To jest koszt brutto roczny 300 zł. W tym oczywiście utrzymanie strony i cała reszta. Krystian pisze, że w Edge to są narzędzia programistyczne. No myślę, że jest ważna informacja. W pakiecie Start to, o co tutaj chyba Ania pytasz, migracja, kiedy mamy własną domenę na stronę zbudowaną z FannyWeb, to kolejność jest taka, że najpierw robicie sobie stronę na FannyWeb, jak już wszystko jest gotowe, to na pomoc fannymoney.pl znajdziecie dalsze instrukcje. Możliwość podpięcia własnej domeny jest dostępna w tym pakiecie drugim, czyli tutaj mamy podpięcie własnej domeny, 120 zł brutto rocznie, 10 zł miesięcznie, można by powiedzieć, to jest płatne rocznie. No tutaj jakie są też, możecie zobaczyć, jakie są też tutaj ewentualne limity, no 450 zdjęć, myślę, że to jest całkiem sporo, nie ma ograniczenia transferu danych, czyli ilości osób tak na dobrą sprawę, ile tą stronę odwiedzi w ciągu miesiąca czy roku. No i tutaj też tak, to właśnie to, co powiedziałem, że możecie po prostu podpiąć również swoją pocztę, jeśli macie na przykład Office 365,
albo macie aplikację Google, to możecie, można to podpiąć pod własną domenę i korzystać z poczty we własnej domenie. Pomoc FunnyMoney.pl dla organizacji, Funny Web strony dla NGO, na razie jest 11 artykułów, ale będzie z czasem więcej. Tu właśnie jest między innymi to, jak przekierować własną domenę do Funny Web. Tutaj Ania znajdziesz informacje, jak to zrobić. Okej, okay. Ja myślę, że dzisiaj było bardzo dużo informacji. Pomoc FunnyMoney.pl, jeśli będziecie mieć pytania, jeśli nie znajdziecie tam odpowiedzi, to tam też jest link do formularza, wyślij wiadomość, możecie do nas po prostu napisać. No, pytanie właśnie Sylwia i Justyna też do was. Jakie macie teraz, czy macie w tej chwili jeszcze już jakieś pytania, albo nie wiem, jaki widzicie kolejny krok po waszej stronie, które chciałbyście zrobić w kierunku uruchomienia strony? No tutaj już tak na etapie tworzenia przypomniałyśmy sobie, że warto by było też dodać jedną zakładkę przyjaciele. To tak myślałyśmy, tak na bieżąco. A tak to będziemy się bawiły tutaj. Ja wam w takim razie zaraz po zakończeniu webinara ustawię dostępy. Dostaniecie po prostu wiadomość z systemu z prośbą o kliknięcie i ustawienie sobie hasła. Jak ustawicie hasło, możecie się zalogować. Odnośnie logowania, to jeszcze wam powiem, że można wchodzić oczywiście przez panel organizacji. O właśnie, ten panel organizacji to jest bardzo dobra rzecz, że do tego wróciłem, bo tu mam jeszcze jedną rzecz, pokażę. Tu jest właśnie przejście do kreatora. Jestem zalogowany, jestem w FunnyWeb, przejść do kreatora. I tutaj tak na dobrą sprawę mogę przejść do edycji strony albo mogę tworzyć kolejną stronę. Czyli jeśli była potrzeba, nie wiem, zrobienia strony dla jakiejś kampanii, to możecie tutaj w ten sposób utworzyć drugą stronę, podać inny adres kompletnie tej strony i stworzyć sobie drugą stronę w ramach tego systemu, albo przejść po prostu do edycji strony. Takim drugim, być może prostszym sposobem jest po prostu to, że jeśli będziecie wylogowani, ja się wyloguję teraz, zarządzania stroną i wejdziemy sobie na tą stronę, to w momencie, gdy dodacie sobie tutaj po prostu WP admin, to przejdziecie na stronę do logowania, do zarządzania właśnie stroną. A, pokaż, co robisz na ekranie. No, bardzo słusznie, bardzo słuszna uwaga, dziękuję, bo ja sobie tu gadam, a pokazuję prezentację. Dobra, wróć. Dobra, to teraz tak. Panel organizacji, jesteśmy w panelu organizacji, stronę już wcześniej dodaliśmy, możemy sobie kliknąć przejść do kreatora FunnyWeb. OK. I mamy, widać, że zarządzaj wcześniej utworzonymi stronami, mamy tutaj link do tej wcześniej utworzonej strony, albo możemy stworzyć kolejną, podając tutaj jakiś nowy adres. Drugi sposób na wejście do zarządzania, tutaj właśnie tego nie chcemy, to po prostu wchodzimy na stronę, którą stworzyliśmy wcześniej, robimy tu łamane przez WP myślnik admin i możecie tutaj użyć swojego użytkownika i hasła, żeby wejść do zarządzania i edycji stroną. Dziękuję Janina za informację, bo tak gadałem do znaku zapytania, który pokazywałem. Z mojej strony chyba tyle na dzisiaj. Jeśli będziecie mieć pytania, to zachęcamy do kontaktu. To jeszcze mam moment, ostatni slajd mój końcowy. Dziękuję wam wszystkim za udział. Zapraszam do tworzenia stron. Jeśli będziecie mieć pytania, to możecie tutaj pisać do mnie na calendly.com. Możecie wybrać też termin na przykład jakiejś rozmowy ze mną. Zachęcam do dołączenia do grupy Fundraiserzy FunnyMoney na Facebooku oraz na akademiafunnymoney.pl. Tam znajdziecie też nagrania ze wszystkich wcześniejszych webinarów. I przede wszystkim chciałem podziękować również Sylwii oraz Justynie za wyrażenie tutaj chęci, za udostępnienie materiałów, za naszą również wcześniejszą rozmowę, która też trochę dała mi obraz tego, jak działacie, co robicie. No i trzymam kciuki w takim razie za was, za tworzenie waszej strony i jak coś, to po prostu jesteśmy w kontakcie. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. FunnyMoney.pl. Wiele okazji do pomagania.